będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniach 3 i 10 grudnia 2014 roku wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności. Punkt 1. Artykuł 34 ust. 1 i 3 oraz artykuł 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w zakresie, w jakim nie zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki szczególny sposób. Punkt 2. Artykuł 34 ust. 1 i 3 w związku z artykułem 6 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wśród okoliczności uzasadniających dopuszczalność uboju zwierząt kręgowych bez ich uprzedniego ogłoszenia, nie wyliczają szczególnych sposobów uboju zwierząt przewidzianych przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej. Z artykułem 53 ust. 1, 2 i 5 oraz z artykułem 35 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji w związku z artykułem 9 ust. 1 i 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku w związku z artykułem 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Orzeka. Punkt 1. Artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w zakresie, w jakim nie zezwala na poddawanie zwierząt ubojowi w ubojni, w nawiasie rzeźni, według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, jest niezgodny z artykułem 53 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z artykułem 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2. Punkt 2. Artykuł 35 ust. 1 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność karną za poddawanie zwierząt ubojowi w ubojni, w nawiasie rzeźni, według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, jest niezgodny z artykułem 53 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji w związku z artykułem 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ponadto Trybunał postanawia, na podstawie artykułu 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym, umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy obecnych tu sędziów orzekających. Zdanie odrębne do wyroku zgłosiło 5 sędziów. Sędzia Wojciech Hermeliński do punktu 1 i 2 wyroku. Sędzia Teresa Liszcz, sędzia Stanisław Frymar, sędzia Piotr Tuleja do punktu 1 oraz sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz do punktu 1.